Pixar w pudełku. Wykonaliście zadanie. Reżyser i producent są zadowoleni. Reżyserzy zmieniają koncepcję, widząc swoje rysunki w wersji 3D w komputerze. Zmieniają zdanie nawet bardzo często. Musimy przystosowywać się do zmian. Powiedzmy, że reżyser chce robota z dwiema głowami, każdą inną. Czyli nie chce robota z dwiema takimi samymi głowami. Teraz robot składa się z dwóch głów, korpusu i pary rąk. Zobaczmy, ile możemy takich zrobić, mając H głów, B korpusów i A rąk. Diagram w formie drzewa uświadomił nam, że mnożąc liczbę części, uzyskamy liczbę wszystkich kombinacji. Teraz mamy H możliwości pierwszej głowy, ale ponieważ druga musi być inna, możliwości mamy już tylko H minus 1. Jak wcześniej, jest B możliwości wyboru korpusu i A rąk. Razem to H razy H minus 1 razy B razy A kombinacji. Trzeba więc pomnożyć wszystkie wybory możliwe w każdym etapie. Matematycy wszystkiemu nadadzą nazwę. Używają słowa kombinatoryka, by opisać ten rodzaj obliczeń. W ćwiczeniu zobaczycie inne kombinacje.